Witam serdecznie. Od 25 listopada do 2 grudnia tydzień niesie, czyli prognoza astrologiczna w roku 2019. Ryszard Borowiecki. Zapraszam. Zwróćmy uwagę na to, że to schyłek naszego wielkiego skorpiona. Nareszcie czas, kiedy możemy zbierać te wszystkie dary naszych emocji, które doświadczaliśmy. I teraz doświadczymy. Nów otwiera przed nami wejście do lunarnego znaku Szelca. To fakt, że jest to czas bardziej swobodny. Gdy popatrzymy na kosmogram, to nasze wielkie Słońce i planeta Wenus są w znaku Szelca. I również wspaniała planeta, Jowisz, władca naszego znaku. Z kolei w Skorpionie Księżyc. A razem z nim dwie planety, Mars i Merkury. To fakt, że energia wody już kończy się i rozpoczyna działanie nasz wspaniały ogień. Przecież to ruch do przodu, świetne pomysły, działanie. I rozpoczęcie tego, czego tak bardzo pragniemy. To najlepszy tydzień, aby spojrzeć na nowo, na te rzeczy, które nam nie wychodziły, na te rzeczy, które nam zbyt łatwo przyszły. Sprawdź wszystko dokładnie. To po prostu jest kredyt od kosmosu, nam dany. To Księżyc powoli odpuści nam te działania, które są bardzo emocjonalne i da nam szansa w działaniu, w doświadczaniu tym, który dąży do tego naszego celu. Przecież tu chodzi o przyjaźnie, fantastyczne, spokojne życie. To jest wolność w pełni znaczenia. Dlatego ten czas musimy poświęcić przede wszystkim rodzinie, ale także i wiedzy, uczeniu się, wyższej świadomości. To czas nieograniczony, a przede wszystkim swobody i dążenia, budowania z kolei nowych początków. Te, które dopiero przyjdą. Te, które pokażą, że możemy sięgnąć dalej, niż nasz wzrok sięga. Mars niedługo połączy się z Merkurem.
A to oznacza, że potrzebujemy komunikowania się między sobą i to bardzo skutecznego, tego prawidłowego. Jeżeli tylko możesz powstrzymać się od tej miłości, od pierwszego wejrzenia, to zrób to koniecznie. Planeta Wenus w znaku Strzelca bardzo źle traktowała uczucia. Było to spowodowane prostą rzeczą, Jowisza i zbyt dużą ekspansją, czyli krótko mówiąc, oczarowaniem. To wspaniała rzecz, kiedy możemy obserwować samych siebie. I co potrafi planeta Jowisz robić właśnie w tych działaniach? Jakie mamy serca? Czego pragniemy? Czego mamy niedosyt? Co chcemy? I co odrzucamy? To w tym momencie mamy pełne spektrum naszych doświadczeń, tych miłosnych, tych uczuciowych, tych, które pragniemy i te, które możemy zweryfikować. To czas, kiedy będziemy musieli bronić naszego ego. Ze środowiskiem, w towarzystwie, w rodzinie, w każdej sytuacji. Na tym polega pobyt Jowisza w koniunkcji z Wenus. W znaku oczywiście Strzelca. To jest ogromne doświadczenie, jednocześnie wyzwanie, bo kiedy nie wiemy, że jesteśmy chorzy, a jesteśmy, to tutaj nam pozwala kosmos na spojrzenie na to z innej perspektywy i ratowanie siebie w najprostszy sposób, bo wiemy. Przecież to ego i duma to nasi wrogowie. Teraz już wiesz. Więc? Czy przez całe życie muszę mieć rację? To przecież mojego. Czy jest to mi potrzebne do przetrwania? Czy w rzeczywistości ciągle muszą wszyscy mnie aprobować? Tak jak jest to w znaku wagi? Kochać? Negocjować? Być miłym? Uprzejmym? To nieprawda. To wręcz przeciwnie. Żeby nas zaakceptowało środowisko. Musimy być przede wszystkim sprawiedliwi. Nie wolno tolerować tego zła, zgnilizny, tego wszystkiego, co jest niepotrzebne, które nam przeszkadza. I wszystkim. Dookoła. To czas, kiedy teraz możesz wykorzystać, ponieważ jeszcze jest działanie Skorpiona. I w tej transformacji poproś Boga o to. To planeta Uran i Mars są w opozycji.
czyli czas silnej kontemplacji, medytacji, modlitwy, tych działań, które są tak szalenie nam potrzebne. Tutaj może być trudny konflikt i gniew. W dodatku też ogromny tłum ludzi w działaniu. Tutaj by trzeba było powiedzieć, że trzeba się pożegnać ze wszelkimi konfliktami, ze wszystkimi sposobami siłowymi i wspólnie razem przemedytować, czy też kontemplować, czy modlić się w miłości całego świata. Tak wymaga od nas kosmos, ale także chce Stwórca, Bóg. To jest jedyny sposób, by powstrzymać przemoc. Musisz być bardzo rozważny, a nie odważny. To wpływ kosmosu, który pokazuje nam bardzo poważną rozważność nad tą odwagą, taką niepożądaną. Nadal mamy to błogosławieństwo, czyli koniunkcja dwóch planet, Jowisza i Wenus. Mimo to, że mamy bardzo dużo aspektów i nie zawsze pozytywnych, także negatywnych, które wstąpiły do znaku Strzelca. Przecież to nasza planeta Mars jest w opozycji do Urana, a to przynosi tylko wyłącznie w pewnym sensie konflikty. Trzeba wybrać tą najbardziej bezpieczną drogę i unikać tych wypadków, nawet na drodze. To fakt, że to nie jest sprzyjający okres początku tego tygodnia. Dosyć kłopotliwy układ pomiędzy Słońcem a Uranem daje to, że trzeba się zastanowić, jak postępować w relacjach pomiędzy ludźmi i z ludźmi. I tym bardziej daje to czas do spokojnego rozważania. To też może pobudzić ogromną wewnętrzną winę z powodu odrzucenia społecznego. To przede wszystkim brak autorytetu i z tym autorytatywnym podejściem mogą nas nie akceptować, albo my możemy nie akceptować środowiska. Najważniejszą rzeczą jest tym wszystkim wierność sobie i wierność temu, do czego dążymy, a nie oponowanie, czy też działanie naprzeciw. Jeżeli jesteś poproszony o cokolwiek do działań, a nie jest to w twoim zakresie, czy nie jest to działanie, które chciałbyś wykonać, nie podejmuj się tego. Nie ma sensu, dlatego że stracisz do siebie zaufanie i inni mogą stracić do ciebie zaufanie. Znaleźliśmy się na tym świecie po to, żeby nieść szczęście, bo tak nas zaprogramował Stwórca. Słońce w znaku Strzelca daje pewność siebie i też zupełnie inne nastawienie. Z kolei nasza planeta Wenus zmienia znak, czyli wejdzie w znak
koziorożca. Najważniejszą rzeczą jest, że będzie zwracać uwagę na finanse i kontakty z najbliższymi. Bardziej poważne. To jest doskonały moment, dlatego że w znaku strzelca możemy unieść się, czy też poddać się zbyt szalonym pomysłom, czyli fantazji, najbardziej wydatkach. Bo gdy nasza planeta Wenus jest w koziorożcu, wtedy trzymamy po prostu tak zwane ryzy, czyli wstrzymujemy działania, które nas pobudza, czy też inspiruje znak strzelca. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie zdrowego rozsądku i emocji, które są związane chociażby z wydatkami czy zakupami. Przecież te wszystkie ekstremalia to tylko wyłącznie kłopoty. Planeta Neptun nareszcie przestaje retrogradować, czyli chodzi w ruch prosty. To planeta fantazji, świata nierealnego i iluzji, rzeczywistości po prostu nierealnej. Przez ten czas retrogradacji te wszystkie nasze działania były uśpione w głębokim śnie. Ten ostatni czas to były miesiące naszych wizji, marzeń, tego, co powinniśmy zbudować, fantazji. To teraz jest właśnie ten czas, kiedy powinniśmy się przebudzić i rozpocząć działania. To przede wszystkim manifestacja swoich marzeń i planowania. Ta przyszłość. Do przodu iść. Krótko mówiąc, trzeba zasadzić w naszej świadomości te rośliny sukcesu, a właściwie pomysłu. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest umysł. I on jest sekretem i początkiem tego wszystkiego. Po prostu to jest wiara. A jeżeli wtedy uwierzymy, to i zrealizujemy. Kiedy tworzy planeta Merkury z drugą planetą, czyli Neptunem, Trygon, wtedy siły wszechświata wyrównują się i możemy rozpocząć te działania, które są najbardziej rzeczywiste dla nas. Krótko mówiąc, to jest wzmocnienie naszej inspiracji. W rzeczywistości bądźmy w tym momencie ludźmi, którzy sławią tych, którzy nas inspirują. I dążmy do tego, żeby inni zostali zainspirowani. To jest właśnie nasze dążenie. To jest błogosławieństwo. To inspiracja, prawdziwe uczucie błogosławieństwa i przeczucie tego, że możemy to zainicjować,
zbudować. To my. To przybliża nas do tej inspiracji, ale także do tego światła, które tworzy Stwórca, Bóg. Dla każdego szczelca zawsze istnieje fantastyczne zakończenie sytuacji. To jest znak szczęścia. To Jowisz daje tą energię, że i tak wszystko będzie bardzo, a bardzo dobrze. Ten miesiąc może być najszczęśliwszym miesiącem w roku, ale trzeba przyznać, że szczelce muszą także aktywnie brać udział w tej duchowej drodze, w tej drodze od wojownika do mistyka. To nie jest wyjątek, że są fantastyczne. Fantastyczny jest czas i można z niego skorzystać, bo warto. A jeżeli warto, to zróbmy po prostu to. Najważniejsza rzecz to jest to pytanie, komu mogę pomóc? Komu mogę coś dobrego zrobić? Komu mogę dać? Komu mogę? I to tak bez końca. I to jest największe nasze zadowolenie. Po prostu jest to błogosławieństwo tego słońca w szczelcu, w tym znaku. Ale pamiętaj o tym, że może się zachmurzyć niebo i możemy mieć inny humor w tym momencie. Pod koniec tygodnia będziemy mieć ogromną energię niezależności i wolności życia naszego. To wtedy, kiedy księżyc wkroczy w znak wodnika. To czas, aby spojrzeć na swoje życie lub na nasze życie z pewnym refleksem. Co dalej począć? To co? Czekasz na to zezwolenie? Na ten pierwszy krok? Muszę cię popchnąć, żebyś rozpoczął to działanie? To na to czekasz? Możesz poczekać. Po to, żeby było ci łatwiej. Jeżeli taka jest sytuacja, dlaczego nie? Ale jedna rzecz. Dlaczego nie możesz stworzyć własnej rzeczywistości? Planu swojego życia? Tego nie pojmuję. Postaw sobie pytanie. Co ciebie ogranicza? Co jest w tym systemie, co musisz zmienić? Co jest w tym systemie, żebyś mógł obejść? Dlaczego tak jest? To proste. Zapytaj swojego serca, siebie. Gdzie jest ta twoja wolność? Przecież wiesz, że strach to jest stagnacja. To jest źródło, które nie pozwala ci wolności. Przecież tym rozwiązaniem jest światło, które niesiesz, które dał ci Stwórca.
Ta pewność siebie to jest proaktywna świadomość siebie. To jest powołanie naszego serca, naszej duszy, naszych potrzeb, naszej wolności. Świadomość. Po prostu połącz się z tą energią, którą daje ci Stwórca. Bądź z nim razem. Wespół. Zespół. To nasze dążenie, które jest zwycięstwem. Zwycięstwem, które niesie znak naszego drogiego strzelca, które jest w naszej duszy zapisane, bo jesteśmy integralną częścią wszystkich znaków. Każdy z nas ma tego strzelca. I każdy z nas ma znak barana i każdy z nas ma znak lwa. I w tym naszym życiu przechodzimy przez te znaki po to, żebyśmy byli twórcami samych siebie. I to, co stworzymy, tacy jesteśmy. Więc bądźmy szczęśliwi, że możemy tworzyć i być tacy, jak nasz Stwórca, ponieważ On nas stworzył i dał nam to, byśmy mogli sami sobie wybrać tą drogę, którą prowadzą aspekty planety, jak chcemy, tak powiemy, ale najważniejsze, że wiemy, jak to zrobić. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalszy ciąg tej drogi. To, co już mówiłem, od wojownika do mistyka, ale najważniejszą rzeczą jest, że jesteśmy razem, wspólnie, z tym jednym słowem, miłość. Do zobaczenia.